Witam wszystkich. W dzisiejszym poradniku zrobimy sobie tapetę na pulpit, która wygląda całkiem interesująco, a końcowy efekt można uzyskać w bardzo szybki i prosty sposób. Na samym początku ustawimy sobie takie małe ustawienia rendera dotyczące wielkości. Oczywiście tutaj wielkość nie ma znaczenia. Można sobie ustawić dowolną według własnych preferencji. Najpierw co wybierzemy, to obiekt sześcian. Zaznaczymy sobie opcję zaokrąglenia i tutaj sobie teraz zmniejszymy troszeczkę ten promień, tak żeby to zaokrąglenie nie było zbyt agresywne. No tak powiedzmy może być. Teraz skorzystamy z opcji cloner. Tak, przerzucimy nasz sześcian właśnie pod kloner. Wybieramy tryb szyk. I tutaj w ilości ustawiamy 10. W parametrze drugim 1. I parametr trzeci to 10. Wielkość ustawiamy na 1800. Drugi parametr pozostawiamy bez zmian. W trzecim parametrze ustawiamy również 1800, no i tym samym otrzymaliśmy taką dosyć sporą powierzchnię składającą się właśnie z tych sześcianów. Teraz sobie utworzymy kolejny obiekt, płaszczyznę. Również skorzystamy z klonera. Powtórzymy tą samą czynność, co wcześniej z sześcianem. Tryb szyk. Tutaj jedynie parametr, który zmienimy, to będzie 1. Natomiast wielkości ustawimy 900. Drugi parametr bez zmian. I w trzecim parametrze również ustawimy 900. Troszeczkę teraz podniesiemy to wszystko do góry. I ta płaszczyzna, ten obiekt będzie nam służył jako światło dające ładne refleksy na kostkach, które przed chwilą stworzyliśmy. Tak, teraz sobie utworzymy nowy materiał. To sobie wyłączymy. Dla nas będzie ważna tutaj luminescencja. Ustawimy sobie na 200%. To spokojnie powinno wystarczyć. I ten materiał sobie przerzucamy na naszą płaszczyznę. I ona już będzie dla nas świeciła własnym światłem. Ok. Teraz troszeczkę sobie tutaj pobawimy się ustawieniami. No, tam jeszcze widzę u góry jest mała taka przerwa. No, ok, tak powinno być dobrze. Teraz przechodzimy do klonera, pod którym mamy przypisane nasze kostki i klikamy w opcję edycji, co pozwoli nam rozdzielić poszczególne kostki na samodzielne elementy. W ten sposób każdą kostkę możemy edytować oddzielnie. Teraz sobie utworzymy nowy materiał. Kolor oczywiście jest dowolny. Ja sobie tutaj wybiorę kolor niebieski. Włączymy sobie połysk. Tutaj sobie ustawię powiedzmy 20%. Tekstura Fresnel. I również ustawimy sobie tutaj parametr na 20%. No i teraz ten materiał sobie przerzucimy na nasz kloner i w tym momencie nasza płaszczyzna została wypełniona jednolitym, pięknym niebieskim kolorem. Teraz sobie utworzymy nowy materiał. Tutaj sobie wybiorę kolor taki bardziej wpadający w fiolet.
O, coś takiego. Również skorzystamy z odbicia. Parametry ustawimy dokładnie takie same jak poprzednio, czyli 20%. Tekstura Fresnel również 20%. OK. Teraz wybierzemy sobie dowolną kostkę, ponieważ możemy je, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie swobodnie edytować. O, w moim przypadku akurat padło na tą z prawej strony. Teraz sobie ją zaznaczymy. Przerzucamy materiał, który zawiera ten fioletowy kolor. Szybki taki podgląd. Tak to się mniej więcej wszystko będzie prezentowało. Także jest całkiem przyjemnie. Teraz wejdziemy sobie w ustawienia zaawansowane rendera i z efektu wybierzemy artykulację otoczenia oraz globalną iluminację. Jeszcze wygładzanie może. O, wybierzemy sobie na najlepsze. OK. Tak, sprawdzimy sobie, jak to wygląda już w pełnym renderingu. Także różnica jest zauważalna, ale dodamy sobie do tego jeszcze. To usunę, tego nie chciałem. Dodamy sobie jeszcze światło powierzchniowe. Ponieważ chcę troszeczkę tą scenę rozjaśnić i wprowadzić miękki cień. A jest OK. Wybierzemy cień miękki. No i efekt końcowy mnie osobiście bardzo zadowala. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne poradniki. Trzymajcie się.